Hej kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przechodzimy do Was z filmem, do którego nie mam zamiaru robić jakiegoś przydługiego wstępu, bo to nie ma sensu. Właśnie go zrobiłeś! To będzie recenzja tego. Na wstępie już chcemy Wam powiedzieć, że podzielimy sobie ten film tak na dwie części. Bardzo nierówne części. Tak, pierwsza, krótsza zdecydowanie będzie częścią wolną od spoilerów, więc osoby, które jeszcze nie przeczytały Dworu, Skrzydeł i Zguby... A wielu z Was nie przeczytało, bo jest tydzień do premiery praktycznie. Nie, dwa tygodnie, no jest tak. Dzisiaj jest równo dwa tygodnie do premiery. No. Także większość z Was nie przeczytała, więc pewnie zobaczy tylko, załóżmy, te najbliższe zbliżające się dwie minuty albo trzy. No ale spokojnie możecie sobie obejrzeć te trzy minutki. Ale spokojnie te trzy minutki możecie obejrzeć. Kolejne prawdopodobnie około 30, tak strzelamy, bo jeszcze tego nie nagrałyśmy. Są dla spoilerowców, dla osób, które czytają po angielsku, dostały już wcześniej do recenzji, albo po prostu się nie boją i chcą sobie posłuchać o naszych ulubionych momentach. Od razu zastrzegamy, że w recenzji spoilerowej będziemy głównie plotkować o tym, co nam się podobało, co nam się nie podobało i ze spoilerami. Nie liczcie tam na rzetelną recenzję. Rzetelna recenzja rozpocznie się za... No za chwilkę, postaramy się coś sensownego powiedzieć. Tak. I oczywiście, jak to zwykle u nas bywa, bez znajomości poprzednich tomów, no to... Na razie musimy Was pożegnać, żeby Wam po prostu nie zdradzić za dużo rzeczy, no bo oczywiście zakończenie na przykład tomu numer 2 tutaj trzeba trochę zdradzić i tak dalej. No, tak troszkę bardzo. Więc przechodzimy do krótkiego opisu fabuły, a potem już jedziemy zgodnie z planem. Bo Dwór, Skrzydeł i Zguby składa się w sumie z takich trzech części, znaczy on dosłownie składa się z trzech części, ale tutaj trochę chciałam jakby wprowadzić inne granice, bo mamy część jakby pierwszą, w której to Feyra jest na dworze wiosny, knuje, szpieguje i stara się dowiedzieć jak najwięcej o planach króla Hybernii. Mamy część drugą, czyli takie przygotowanie do wojny. No, no i mamy część trzecią, czyli taką wojnę plus takie jakby epilogowe zakończenie takie trochę. Tak. I tak to mniej więcej wygląda i myślę, że będziemy się tak poruszać po tych trzech częściach, omawiając to, co się tutaj działo. No bo tak jak zgodnie z zakończeniem tomu numer 2 wiemy, Feyre wraca na dwór wiosny jako szpieg Rysanda i Dworu Nocy i tak, całej ekipy. Jako księża Dworu Nocy, wszyscy już o tym wiemy, największy cliffhanger w historii książek Sarah J. Maas prawdopodobnie, no może poza Imperium Burz zakończy, bo tam też jest taki cliffhanger, ale on był beznadziejny, a ten był epicki. Tak. Więc wraca sobie na Dwór Wiosny, udaje słodką klotkę zakochaną w Tamlinie, ale zbyt straumatyzowaną, żeby mogła cokolwiek w ogóle funkcjonować jako człowiek, w sumie fej, a nie człowiek, ale to już tak w domyśle. No i wraca i zaczyna się knucie. Słuchajcie. Chyba tu się musimy zatrzymać i powiedzieć o tym, jak po prostu Feyre się zmienia w tej książce, w tej części. To, jaką ona robi się świetną postacią, jak knuje, kombinuje, jest bezduszna, świetna, inteligentna, cwana, mądra. To jest laska z jajem, to jest dziewczyna, która wie, czego chce, która ma totalnie rozplanowane najbliższe działania, która wie, co musi zrobić, żeby osiągnąć jaki efekt. To jest po prostu genialne otwarcie tej książki, naprawdę. Zakochacie się tutaj, jeżeli dotąd mieliście takie, o Boże, Feyre, to znowu ty wstępna babo, tu zaczniecie czytać i od razu ją pokochacie, dosłownie w chwili, kiedy się pojawia. W ogóle ciekawe jest to, że książka się zaczyna od innego rozdziału, ale to jest też tam, wiecie... Znaczy, wiecie co, o tym sobie możemy powiedzieć, bo ja na przykład osobiście liczyłam trochę w tej pierwszej części, kiedy Feyre jest na dworze wiosny, na taką wymienną narrację między nią a Rysandem, żebyśmy jednak wiedzieli, co się dzieje na dworze nocy. Ale tego nie ma, aczkolwiek są dwa rozdziały z punktu widzenia Ryszarda, naszego szanownego, z czego jeden otwierający, bardzo dobry rozdział. Bardzo dobry, tak zdecydowanie. Jeden z lepszych rozdziałów tutaj, także dla tych osób, które są ciekawe, no to taki Ryszard się tutaj odzywa i nie tylko wtedy, kiedy bawi się z Feyre. Wink dla Was, także... Tak. Potem przechodzimy do drugiej części, w której zaczyna się już po prostu seryjne planowanie tego, jak ten świat po prostu ratować, jak zrobić tak, żeby król Hybernii tego nie rozdobył. Co to zrobić z tym kotłem, co z tymi królowymi, tak, z tymi ludźmi na dole Pryfianu i tak dalej. No tutaj kombinowanie na wszystkie strony. Tak, i to jest też kolejna część, która pozwala nam, wiecie, tak dokładnie wejść w tą ekipę. I tu mówimy o naszej ekipie z Dworu Nocy, no bo jakby oni są teraz głównymi bohaterami całego tego szczytu. Tak, bo mamy przy okazji siostry Feyre, mamy Lucienę, który gdzieś tam się... No, coś tam kręci. Coś tam robi, dziwne rzeczy robi, nie? No, ruda będę. Więc mamy jakby kolejny taki pretekst, żeby trochę ich lepiej przedstawić, trochę się lepiej jeszcze z nimi zapoznać, jakby
pogłębić jeszcze tą relację. I to jest, słuchajcie, kolejny super moment. To tak samo, to jest analogia, o której my gadałyśmy a propos kanciarzy. Mm-hmm. Że w pierwszym tomie szóstki run było super, bo ta ekipa była świetna, a kiedy w kanciarzach ona się dotarła i wiecie, te wszystkie styki po prostu do siebie dopasowały, to samo się dzieje dokładnie w drugiej części, przez cały ten środkowy segment Akowaru. To jest dokładnie po prostu poezja. Zresztą wiecie co, tych znaczników jest tutaj tyle, nie 60. bez powodu. Ja mam 60 równoznaczników i wszystkie te znaczniki opiewają wokół świetnych tekstów, super scen albo dobrych pocisków. Tak, ale to będziemy mówić w części spoilerowej. Będziemy mówić w części spoilerowej o dokładnych momentach. I wiecie co, to jest super, że widzicie, tych znaczników jest wszędzie tak samo dużo, na początku, w środku i na końcu. Tak, ale w ogóle a propos znaczników ludzi pojawiających się w drugiej części, tak. Mamy też w tym tak właśnie środkowej części możliwość poznania książąt i dworów. To jest mamy super. Kolejną ekipę dodatkową, kolejne postacie, bo też różni fej im towarzyszą, małżonkowie, małżonki, towarzysze, towarzyszki, w ogóle różni inni różne ludzie. Całe te ich dwoje, ich generałowie, ich dowódcy, ich... I mamy kolejną paradę fantastycznych nowych postaci. Dokładnie. Ja zakochałam się w Kaliasie i Vivienne, po prostu to są... Tak. O Helionie będziemy mówić. Będziemy więcej, mówić, nic nie mówimy na razie o Helionie. Bo powiemy tylko tyle, że Helion wygrał tę książkę całą. Ale jeśli to... kochaliście Rysanda, Cassiana czy kogoś tam, to. To o Helionie, to nie, to jest rozmiecona scena. Nie, ale tak to w sumie jest, że potem mamy skupienie na tych postaciach, na tym, jak one się rozwijają, na tym, jak wchodzą w interakcję z kolejnymi innymi postaciami, które mamy okazję dużo lepiej poznać niż dotychczas, no bo jednak jakby wiecie, szykowanie się do wojny oznacza, że trzeba kurde jednak z tymi ludźmi. Tak, i wrzucamy ich nową sojusze. Też jakby w nową. W taką, nie wiem, nową przestrzeń, tak. Na której poznajemy trochę inne ich cechy. I właśnie to jakby skłania do takiej dodatkowej refleksji. Ten portret są pogłębione, bo widzimy te wszystkie postacie w takiej sytuacji naprawdę kryzysowej. Poza tym to też nie jest trochę tak, że to jest na zasadzie, że Feja siedzi z Jeśkiem i Jeśiek opowiada, że no ten to jest taki, rodzina tego ma takie problemy, tylko my actually ich spotykamy. Tak. I oni mają interakcję zarówno z Feją, z Jeśkiem, jak i ze wszystkimi, więc jakby Feja też się uczy o nich na własnej skórze, można powiedzieć. Dokładnie. I to jest super. No i co? No i potem przechodzimy standardowo do Rozpiej Duchy. Trzecia część rozpoczyna się w momencie, kiedy rozpoczyna się wielka wojna o Pythian, wojna z królem Hybernii i z jego wstępnymi stworami. I wiecie co, my nie sądziłyśmy w ogóle, że Sarah J. Maas potrafi pisać sceny batalistyczne, ale są tutaj dwie sceny, które nas mega urzekły. Znaczy w ogóle ta końcówka to się czyta tak błyskawicznie. Tak, my to przeczytałyśmy ile? Kilkanaście minut. Wow, naprawdę tempo jest kilkaset świetne, stron. Emocje są takie już, no naprawdę są wysoko i to tempo się trzyma przez jakieś te 100 ostatnich stron. Tak. To naprawdę szapoba dla Sary, bo nie spodziewałyśmy się tego. Tak, przede wszystkim tego, że jakby wiecie co, opisywanie takiej wielkiej wojny. To jest trudne. Kiedy, wiecie, jakby sama w sobie wojna jest trudna do opisania, bitwy, jakieś potyczki i w ogóle. Ale w momencie, kiedy macie nie dosyć, że potyczki wielotysięcznego nawet wojska, plus ludzi obdarzonych skillami, skrzydłami, mocami, powersami, kotłami, wszystkim, bestie, jakieś potwory, nagi, blablabla, kurde. Udało się. Udało. Po prostu się cholera udało. I my byliśmy w ciężkim szoku, czytając te sceny końcowe, bo tak naprawdę tak. Takie what? Ale mówiłaś o dwóch pięknych opisach tutaj. Mówiłam o dwóch pięknych opisach i chodzi tutaj nam o dwa opisy dwóch postaci w trakcie walki. I nie spodziewałyśmy się, że jakby da się zrobić coś tak pięknego w tak makabrycznej scenie. O tym pewnie więcej powiemy w recenzji spoilerowej, bo tutaj chciałbyśmy zwrócić uwagę na kilka szczegółów, tak. Ale kiedy będziecie czytać, na pewno zwrócicie uwagę na te dwie postacie w walce i to, jak one są opisane i to, jak też Feja je opisuje, jak patrzy na te dwie osoby i tak sobie myśli, o kurczę, to jest po prostu piękne. To jest widowisko, mimo że w sumie wokół leje się krew, giną ludzie i jest generalnie nieciekawie. Nie wiem, czy musimy dawać gwiazdki. No właśnie, ale wiecie co, ja bym chciała tak a propos jeszcze gwiazdek i oceny jakby nawiązać do tego, że obie żeśmy się trochę obawiały, to trochę też wydaje mi się, że jest trochę przeze mnie, bo ja gdzieś tam monitoruję regularnie Goodreads sobie i w momencie, kiedy Akowar wyszedł w Stanach Zjednoczonych, no to gdzieś tam przeglądałam te oceny użytkowników, patrzyłam, czy mi się podobało, czy nie, czy jeśli porównują do poprzednich tomów, czy jest lepiej, czy gorzej, czy tak samo. I bardzo wiele osób pisało, że czuje jakiś niedosyt po zakończeniu tego trzeciego tomu i ja trochę się przestraszyłam. A wiecie co, ja też. Ale wiecie co, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że bardzo wiele wątków zostało tutaj otwartych, a nie zostało zamkniętych. I to wydaje mi się, że to może być kwestia tego, bo tak jak przez tą może pierwszą połowę rzeczywiście miałam wrażenie, że drugi tom był trochę lepszy, tak ta druga połowa gdzieś mi jednak dała takie kurczę, nie.
No bo oba są tak samo dobre. To jest dobre. Też coś, o czym mówiliśmy wcześniej a propos tych kanciarzy, no nie, że moim zdaniem Akowa jest tak samo dobry jak Akoma. Jest bo inny. Bo też jest pitu-pitu, długo jest takie, wiecie, gadanie, co zrobić, jak to rozegrać i w ogóle. No tak jak bo w Akoma przez długą część czasu. Ale tutaj Akowa ma zasadniczą, po prostu totalną zaletę. Tych bohaterów. No i Fejrę. I Fejrę, która tak totalnie się zmieniła. Tak, bo jakby przez to, że ona się zmieniła, to ta książka jest zupełnie dokładnie, inna. Dokładnie. Jej relacje na przykład z Cassianem, z Azrelem, z siostrami, no że to wszystko jest momentami trudne. I kiedy na przykład ona z siostrami się tam, wiecie, przepycha, bo to, co się z nimi stało, też strasznie na nie wpłynęło. Tak. To gdzieś tam z drugiej strony mamy takie to, że nawet kurde nas już, wiecie co, nie obrzydzają te sceny z Rysandem. I wiecie co, w tym tomie sceny z Rysandem były nawet grzeczne. Tak nawet, tak minimalnie nawet. No więc jakby kogoś raziły te tak. sceny w poprzednim tomie, to nie jest aż tak źle. Nie jest aż tak źle, ale nadal jest fajnie. I wiecie co, i to jest zasadnicza kwestia, że to może być tak samo dobre jak Akomaw, ale wygrywa tym, że po prostu poprawiły się zasadnicze, najważniejsze tego ostoje, czyli bohaterowie, Fejra i tyle. Także... I czekamy na kolejne tomy, na nowelki, bo to wszystko do nas w 2018 roku przyjdzie. Na wiosnę w Stanach wychodzi kolejna nowelka już z tego uniwersum. Jak coś będziemy Was informować, na pewno jak czegoś się dowiemy. Tak. Gwiazdków chyba dać nie musimy, nie, nie to jest wielka pryfiańska, heliońska gwiazda. albo Ryszardowa gwiazda. No wiecie o co w każdym chodzi. Razie polecamy, zwłaszcza jeżeli już dotrwaliście do tego trzeciego tomu i czekacie na premierę, no to nie będziemy Was od tego odwodzić, broń Boże. Zapraszamy to Was zakończenie jest dobre. Tak, zapraszamy Was po prostu na recenzję spoilerową, także jeżeli nie czytaliście jeszcze, to żegnamy się z Wami teraz, do zobaczenia następnym razem, pa pa! A Wy, którzy wróćcie zostaliście... Wróćcie nie no, już nas. Wyszli. Już wyszli. Ale ci, którzy zostali, czytaliście i wiecie, jedziemy. Co się działo. Jedziemy z tym, słuchajcie. Dobra, zaczynamy tak. Polecimy chronologicznie. Zaczynamy od akcji na dworze Tamlina. To jest po prostu, słuchajcie, piękne. To była pierwsza rzecz, na którą w ogóle zwrócił uwagę. Pierwsza rzecz. Jaka? Alice, która mówi Fejrze, że ona wiedziała od samego początku, co się kroi. Tak. To jest mój pierwszy znacznik. I dlatego się o tym przypomniało, bo ja przeglądałam przed nagraniem i tak mówię... Jak to ona wie? Ja się założę, że ona jest jakimś tam... Nie, to było zaskoczenie. To było równo na 50 stronie to jest. I to było takie... Wait, what? To nie, momencie, teoretycznie to, ona powinna powiedzieć Tamlinowi. Powinna powiedzieć Tamlinowi, ale to jest w ogóle też ciekawe w kontekście tego, że ona nie dość, że wiedziała cały czas, to jeszcze wiedziała, co knuje Feja, patrzyła tak. na to wszystko. Tak, i dała jej kciuka w górę. I miała to gdzieś. Powiedziała, że ja spadam z moimi dziećmi, tak. a ty się baw dobrze. Feja, spoko, na razie. To jest w ogóle ciekawe, ale to jest fajne, bo to jest też zakończenie wątku postaci z poprzedniego tomu, który gdzieś tam wisiał. Tak, i tak. fajnie jest takie, ona, że... No, ona że, była że... ważną postacią poprzednio. Tak, że to nie zostało porzucone. Mhm. Dobra, przechodzimy Ajanta. Pewnie. Ajanta, knucie i to wszystko. Akcja na tym rano, na tym takim tym święcie, tak. z tym światłem. Z Lucienem. Słuchajcie, mnie w ogóle w pierwszej diamentowa chwili... alpaka dla Fejry. Diamentowa alpaka dla Fejry. Wiecie co? To jest w ogóle niesamowite. Jak to się stało, że Fejra z tej miękkiej kluchy, z tej pierdoły za komafu, która lata za Ryszardem, bezbronna, taka smutna i w ogóle, nagle staje się takim badasem. To było strasznie podejrzane. I przez chwilę miałyśmy takie... To nie Fejra! To nie. Coś tu jest nie tak. Ale kurde, okazuje się, że nie dość, że ma jaja, nie dość, że jest cwana, nie dość, że kombinuje, to jeszcze to wszystko ma sens. A nie takie jak jej głupia przyczajka w śniegu, która w ogóle była... Która przyszła do historii w ogóle. Tak, i wiecie co, no naprawdę, wielki plus dla Fejry i ja jestem w ciężkim szoku, bo w sumie teraz sobie tak myślę, że w trakcie czytania Akowaru ani razu nie strzeliłam facepalma na jej jakiś tekst nie, albo... Nie, strzeliłam na Ryszarda wielokrotnie, na Heliona strzeliłam, na Cassiana nawet strzeliłam, a na nią ani razu. Czajcie to? Ani jednego facepalma na Fejrę? To jest diamentowa alpaka, tutaj się wyświetla diamentowa alpaka. Dalej, brawo przechodzimy. Ty. Ale nie, słuchajcie, kolejny szoker. Kolejny ja patrzę, szoker. Patrzę po tej zasznikach. Nie, to ja mam ich za dużo, żeby patrzeć po zasznikach. Ten taki moment, kiedy Jurian, Fejra i te bliźnięta tam jeżdżą wzdłuż tego muru i Jurian nagle do niej mówi, że wiesz co, w sumie ja znam Ryśka. Tak. I Rysiek to wcale nie jest taki jakiś sadysta, tylko to jest miękka kluska. No i mnie się nie wydaje, żeby on był taki, żeby tak się jakoś nad tobą znęcał tam na dworze. Ten, zresztą ty nie wyglądasz na taką, co by się... A Fejra. I to jest Jurian, wow, odgadłeś cały drugi tom, czego nie zrobił ani Lucien, ani Tamlin, ani nigdy dookoła.
Nikt się nie skapnął, tylko Julian, który przez 500 lat siedział zamknięty z duszą w tubie. W pierścieniu mam, tak. I wiecie, co to było takie... What? Nie. Ale kto by kurde pomyślał, że na przykład taki Julian się skapnie, no nie? Zwłaszcza kiedy kurde mamy obok Tamlina, który jest po prostu... Wiecie, to co się w ogóle dzieje z Tamlinem, znowu pojawił się schemat: hej, co tam po Tamlinie? Ciekawe, gdzie jest Tamlin? Gdzieś tak w trzech czwartych książki. Ciekawe, gdzie jest Tamlin? I znowu było: czy Tamlin jeszcze nie zorientował się, gdzie jest Lucien? A ta ruda Amanda to jest w ogóle materiał na kolejny hit. No. Wiecie co? Tak sobie zastanawiałyśmy się. W ogóle najgorsze jest to, że my przez przypadek, gadając wczoraj w nocy, czytając, stworzyłyśmy sobie analogię do Gry o Tron. Tak, że kto z dworów jest kim w grze? Kto odpowiada? I doszliśmy do wniosku, że skoro on leci za morze, to jest takim trochę... Taką Daenerys. I że przeleci za swoją dziką hordą. No w sumie tak się stało. Więc to jest też w sumie zabawne, że Lucien jest... Czyli ta kobieta ognista to jest Khal Drogo. Tak. Okej. Okay. Pasuje, chociaż powinno być odwrotnie. Nieważne. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, dalej mam w ogóle wejście Cassiana i Azriela. Wejście, słuchajcie. Ja potrzebuję ekipy do filmowania, kamery, aktorów, scenografii. I ja to mogę nagrać. Czy ja mogę robić za Lucienę? Ja to mogę wyreżyserować. Po prostu to, jak na tym lodzie. W ogóle pominę to, że akcja na lodzie to jest totalnie zżyna z początku bitwy bankajtów z Geotron. Zygzakiem. Lucien wiedział. Lucien oglądał Gry o Tron, więc wiedział, że trzeba uciekać zygzakiem przed strzałami. Pojawienie się Cassiana i Azriela to jest najbardziej epicka scena z tej książki. Już pomijając tą bitwę, bo bitwa wiadomo, że od początku do końca jest epicka. Ale to, jak pojawia się Cassian i Azriel, to jest takie... Ja się popłakałam w tym momencie. Tak swoją drogą, nie? Autentycznie łzy stanęły mi w oczach i po prostu całą właśnie tą bitwę, jak już zabrali Lucienę i Tośkę, chciałam powiedzieć, Fejrę, do Mori, do Amren i do Ryśka, to ja po prostu... No... To był ten moment, kiedy masz takie poczucie, że teraz jest dobrze. Wreszcie jest dobrze. My w ogóle jak kartkowałyśmy Akowej przed zaczęciem czytania, mieliśmy takie: Boże, dlaczego Ryszard się pojawia dopiero na 150 stronie? 164. No i tak wyszło. Wiecie co? Po prostu mnie zastanawia też to, że nagle okazuje się, że po takiej przerwie od czytania Akomafu my mamy w sumie w dużej mierze wywalone na Feja i Ryśkę, ale kochamy bardziej Cassiana i Azriela. Gdzieś tutaj zrodziła się w nas taka dzika miłość do tych dwóch postaci, tak, i do tego bromansu, który się pomiędzy tą trójką rozgrywa. To jest naprawdę niesamowite, że w sumie zazwyczaj powinno się lubić głównego bohatera, albo ewentualnie kogoś, kto jest bardzo blisko niego. A teraz my mamy gdzieś Feję, mamy gdzieś Ryszarda. Pokazałabym wam moją tapetę, na której jest Nesta i Cassian, ale nie pokażę wam. Bo nagrywamy tym telefonem. Tak. Ale to jest ten taki słynny fanart Cherry Bowater, na pewno wiecie, o co chodzi. No. Tak. Także wydaje mi się, że to jest odpowiedni symbol mojej miłości do tej dwójki. Po prostu to zrobiła Nesta potem. No. Ja ją kocham. Ale to przejdziemy do tego. Dalej mam... Znaczy tak. Mega wzruszające w ogóle było powitanie Fejry i Ryszarda. Tak. O tym też należy wspomnieć, bo to bardzo łatwo można było przesłodzić albo przegiąć w którąś stronę, a to było naprawdę piękne, wzruszające i w punkt. Gdzieś tam myślę, że dobrze, że Mas uderzyła tutaj nie w taki motyw, że o Boże, jak ja Cię kocham, o Boże, jak za Tobą tęskniłam, tylko że o Boże, wreszcie Cię widzę. To była taka ulga. Mhm. To spotkanie było wyrazem po prostu ulgi, bo tu nie chodziło o to, że oni się... Znaczy wiadomo, że się stęsknili w ogóle, że Ryszard pewnie szalał przez te tam tygodnie, a Feja to w ogóle była zimną suką, żeby tylko o tym nie myśleć, bo też by się załamała. Ale gdzieś tam, wiecie co, ten moment, kiedy oni się widzą. I Ryszard stoi tak, wiecie, nonszalancko w tym progu, oparty o framugę, takie... No cześć. Favorite darling. Hello. Miss me? To było naprawdę genialne. I tak jak mówisz, to można było przesłodzić, to można było zepsuć. Ale w ogóle podejrzanym trafem mało rzeczy Mas tutaj zniszczyła. Tak. Zniszczyła jedną bardzo ważną scenę, ale do tego przejdziemy za moment, tak, dłuższy moment. Ale to akurat jej się udało. Tak. Teraz przechodzimy do plebiscytu na 10 najlepszych tekstów Ryszarda w tej książce. Co Ryszard odwala? Jakimi on tekstami rzuca? Wyobraźcie sobie takiego starego pryka. Znudzonego życiem. Znudzonego życiem, najstarszego, nie, może nie najstarszego, najsilniejszego księcia w całym Pythianie. Jednego ze starszych ziomów na całym kontynencie. I rzuca tekst.
ale to jest takie fajne. Tak, bo to było Abraham tego, że Feyre zwracam uwagę, żeby nie prowokował Lucienna. I on, ale to jest takie fajne. A no. Potem używa zwrotu, że nie, ale to wtedy nie byłoby frajdy. Tak. A potem mówi do Cassiana, ty durna pało. Ojku, dobra. Wyobraźcie sobie Sandę mówiącego do Cassiana, ty durna pało. Jestem bardzo ciekawa, jak to by miało w ogóle w oryginale. Jak ktoś kojarzy, też jestem mega ciekawa. To może napisać w jeżeli, komentarzu. Tak, bo wiem, że niektóre osoby czytają. Ja mam to zaznaczone. Chociaż nie, bo strony są inaczej. Strony są inaczej. Ale jeżeli wiecie, jak on się do niego zwrócił wtedy, to dajcie znać, bo my jesteśmy mega ciekawe, jak ta durna pała została przetłumaczona. I tutaj Feather. Mam teraz Neste i Cassiana. Jak Cassian mówi do Feyre o Neste, że nie potrafię być z dala od niej w kontekście Nesty. Słuchajcie, to jest też w ogóle świetny motyw. A propos tego, jak tutaj się toczy, nazwijmy to, związek Cassiana i Nesty. To jest rewelacja. Naprawdę ja się nie spodziewałam tego tak fajnie rozegranego, że... Delikatnie przede wszystkim. Tak, że Cassian tak bardzo chce i rozegranie patrzy. Pożera. Wszystko po prostu płonie dookoła, no nie? No. A ta Nesta tego takie... Grumpy cat. Tak, Nesta jest po prostu rewelacyjna, a on coś tam... On jest hejterem. Ona jest totalnym hejterem, ona mi się mega podobała na końcu, tam jak to się mówi, ale... No przecież zabiłaś króla Hibernii, powinnaś być na tym spotkaniu. No i co z tego? No co z tego? Nesta jest w ogóle rewelacyjna, tak. Jest świetnie zbudowana, jest bardzo konsekwentna w tym, co robi. To jest taka twarda, dziewucha. Od pierwszego tomu ona jest tak. W sumie taka. I tutaj nie było ani momentu załamania, kiedy ona rzeczywiście zrzuciła tam swoją maskę. No chyba, że potem chodziło o połamanego Cassiana. Ale to już jest inna kwestia, Pana. Bo Anna po prostu zaraz mi tutaj się popłacze, jak sobie nie, o tym pomyśli. Ja uwielbiam ich, naprawdę. Ja się nie spodziewałam, że ja ich tak pokocham, wiecie co? Mm. Tam po tym Akomafie to było takie... Dobra, no Cassian, Nesta, no w sumie co mnie to tam znaczy, no, ale potem przeczytałam tą bonusową scenę z nimi. Dobra, tą słynną bonusową scenę. O tym właśnie miałam mówić. No i pojawią się też fanarty. Wiecie, kiedy ci bohaterowie stali się tacy bardziej realni, kiedy zobaczyliśmy, zwłaszcza ten fanart, ja go tutaj może wstawię w jakiejś takiej małej opcji. Albo podlinkuję na dole, wiecie co, no... No właśnie, mam tutaj a propos Nesty, że... To chyba Nesta powiedziała, tak. Że czemu miałabym się bać kłótliwego, przerośniętego nietoperza? Czy to nie jest złoto? Wyobraźcie sobie jakby taką Nestę, 1,60 m w kapeluszu. Tutaj coś mi nie chudą, wyszło. Chudą, piękną lalę. I tego wielkiego Cassiana w tej zbroi, z tymi skrzydłami, no nie? I dlaczego miałabym się go bać? Pomyślmy. Przechodzimy do kolejnej bardzo ważnej sceny dla tego tomu, czyli do chwalebnego spotkania na dworze świtu? Tak. Świtu, na dworze świtu. Wszystkie zajebiste koksy z Pyfianu zjeżdżają się do Kaliasa, tak? Do Tesana. Do Tesana, sorry, na dwór świtu, gdyż albowiem Ryszard musi wygłosić swoją elegancką mowę. Przy okazji bierze swoich wszystkich ziomali, no przedstawia i... Przedstawia wszystkim w sumie Feyre jako księżną. Przedstawia Feyre jako księżną, no i sobie jadą. Zaczyna się od świetnej sceny jeszcze w domu w Velaryz, kiedy się chłopaki zakładają o to, ile czasu zajmie, zanim się bójka rozwinie. No i oczywiście mówią, że dobra, ale wy nie możecie jej wywołać. Potem wszystko pali na panewce, bo Cassian spuszcza w pierdziel... Nie, no Azja spuszcza w pierdziel Aesowi. No i wszystko poszło się walić, nikt hajsu nie zgarnął ostatecznie, a szkoda, bo to by było ciekawe, widząc Sanda, który płaci wszystkim za ten. Anyway, przechodzimy do spotkania, na którym pojawia się po prostu całe spektrum zajebistych osobowości. Pomówmy sobie o tych książętach ze wskazaniem na jedną. Ale o nim powiem na końcu. Ale o nim powiemy na końcu, żeby stopniować napięcie. Tak. Zaczynamy od tego, że wszystko jest na razie spoko, zaczynamy plotkować i wielkie wejście ma nie kto inny jak blond książątko z najniżej położonego... z najniżej położonego dworu. Ja wstawię tutaj tego fanarta. To macie Tamlina, który występuje na wiki. A nie mogłam się powstrzymać. Ojejku. Nie, powiem wam tak, Tamlin to ma takie wejście, że no... On w ogóle, wiecie co, ja myślę... Prawie jak Rysiek na weselu. Ja właśnie myślę o tym, że Tamlin chciał się odpłacić Miśkowi i zrobić tak samo dobre wejście. To jest prawdopodobne. I to była ta okazja, bo jeszcze miał większą audiencję i dużo ważniejszą audiencję niż miał sam na początku. Zgadza się. Więc taki jest motyw. Pada Tamlin i zaczyna cisnąć po wszystkich. Przy okazji jeszcze jest Baron, który też wciśnie po wszystkich. Oj, i tego lożoszyderców tak. I to jest w sumie tak, że tak.
Tarkin siedzi nabulmuszony. Tak, Tarkin w ogóle ma focha na Feyre i na Ryszarda. Bo go okradli. Tezan tak. siedzi i ale Tarkin miał dobry ten tekst, wtedy pomogli... Sorry, ale to jest było piękne. Wtedy w tym jest w tej scenie, kiedy oczywiście Rysand wysyła swoje wojska do Adriaty, tak. żeby tam pomóc Tarkinowi. Potem właśnie jest gadka z Tarkinem i on coś tam mówi, no słuchajcie, dzięki, że mi pomogliście. Ale mam focha. Mam focha na was, więc jak chcecie, to sobie idźcie, a i zapomnijcie czegoś ukraść jeszcze po drodze, jak będziecie wychodzić. Więc Tarkin ma focha, Tessan jest najmłodszy ze wszystkich i najmniej spierzony i tak siedzi takie dobra, no. Wpuściłem tą dziką bandę do mojej chałupy i teraz mam przerąbane. Tak. Potem wchodzi kurde Tamlin, rzuca we wszystkich obelgami, na spółę z Baronem, cisną po Fejrze, cisną po Rysandzie, że był dziwką, cisną po Fejrze, że dawała dupy, cisną po Tamlinie, potem cisną że on po też mor, dawał dupy, wszystko. Cisną po mor i w ogóle tak, wiecie co, tak człowiek to czyta i takie Boże! Co za banda? Co za banda buców po prostu. Jednocześnie myślicie sobie, kiedy Ryszard wybuchnie. Tak. No i kurde, w końcu wybuch. Ucieszył Tamlina, wszyscy się posrali w gacie. Potem Aziel skopał dupę Aerysowi. No ja pierdzielę, no po prostu banda dzikusów. I to jest coś, o czym często Mas wspomina, że no kurde, głupie samce fej. Tak. Nic poza tym. Ale też super jest to, że na tym spotkaniu udział swój duży miały kobiety owych tak. samców. I to jest w ogóle genialne. A potem już wspominałaś o Vivienne i o Kaliasie, który gdzieś tam się kręci Jezus, i ma takie... Jezus, ja mam zaznaczoną ich historię tutaj po prostu. I to, i to jest super. W ogóle Vivienne, która patrzy na Feję, takie... To... A dlaczego ja nie mogę być księżną? Tak. Ona jest taka... A Kalias takie... No nie, nie wiem. Kalias to jest taki pantofel. Tak, Kalias jest takim cynamonem. On niby jest taki... Ale to Vivienne nim kręci i Vivienne rządzi całym tak naprawdę, wiecie, tym wszystkim. Także to jest też w ogóle super. On ma taki dobry tekst tutaj, że... Próbowałam zasugerować, by została w domu, ale zagroziła, że odmrozi mi jaj. I to jest super, bo były głosy, które zarzucały Sarze J. Maas, że te jej książki są bardzo takie... O Boże, potrzebuję mężczyznę, bo to jest jedyny cel mojego życia. Ale okazuje się, że ostatecznie tak naprawdę to baby kręcą całym tym sitem. I tak jak było trochę w Szklanym Tronie, że ostatecznie to największe siły w całym świecie miały kobity, to się okazuje, że tutaj kurde też wszystkim kręcą baby, jak zwykle. I to jest po prostu super. Ja uwielbiam widzieć silne, zgrabne, zajebiste babki, które kręcą facetami i jeszcze do tego ogarniają inne spiski, rządy, substytuty. Także czego chcieć więcej? Ostatecznie na tym spotkaniu kończy się jak żebyczy innym fochem, połowa ludzi wypada, a połowa zostaje i przechodzimy do Heliona. To, co się dzieje po spotkaniu, było co najmniej niespotykane i zaskakujące, gdyż albowiem, kiedy okazało się... Jak przekonaliście Tessana, żeby dał wam pokoje z lepszym widokiem? Helion to jest w ogóle nie dosyć, że jajcarz, hejter, to jeszcze... Ruchacz. Bądźmy szczerzy, słuchajcie, on przespał się z połową Prysjanu tak. i to jest tak zabawne. W sensie, wiecie co, ja po prostu padłam, kiedy czytam sobie casuali, kiedy on przychodzi tam do nich pogadać, z nimi poplotkować, tak. bo on jest w sumie takim jednym z bardziej przychylnych Rysandowi. Tak, bo to jest taki że to BFF trochę. Że to są też te dwoje słoneczne, oni się na wszystko kumplują ze względu na swoją naturę, potem też walczą w bitwie, tak, ja mówię, jako obie bestie. I wiecie co, kiedy ja tak czytam, że z kontekstu wynika, że Helion chciał namówić kiedyś Aziela, Cassiana i Morna czworokąt, tak sobie myślę, mówię, Helion. Ale najlepsza była Feyre. Dlaczego się nie zgodzili? I to było takie... Znaczy nie, no wiecie, spoko, cacy. Ja zauważyłam, że w ogóle ostatnio w literaturze młodzieżowej pojawia się często taki motyw. Zaczynając od Cassandry Clare, która po prostu nie obejdzie się bez żadnych homoseksualistów i tego typu sprawy. Ale spoko. Cassandra Clare odwaliła trójkąt u siebie we Władcy Ale wiecie co, tutaj się tego nie spodziewałam. I dlatego tak czytam to i czytam to. My wiedziałyśmy w ogóle wcześniej a propos orientacji Mory. Tak, no bo gdzieś znałyśmy tam... sporo spoilerów tak naprawdę. Przypadkowo, nieprzypadkowo na przykład to, że Helion jest ojcem Lucena. To ja wpadłam tak. na to totalnie randomowo kiedyś, któregoś dnia przed, nie wiem... No, przed, gdzieś tam przy okazji coś tam czegoś szukałaś. I potem co? Takie... Zaraz. W ogóle postać Heliona o dosze wrażenie budzi tyle jakichś takich what the fuck, że szok. Nie dosyć, że jest ojcem Luciena, nie dosyć, że jest słuchaczem, nie dosyć, że przespał się z połową Pryfianu, to jeszcze jest spoko ziomkiem. I jest BFF-em Ryśka. I tak wiecie co? Tak patrzy człowiek na to i takie, no słońce Peru, no. Po prostu świecące słoneczko na środku Prysjanu, które poprawia wszystkim humor. Bo to jest tak
taki, wiecie, luźny ziomek, który se łazi, a w ogóle ten, fajna, ten, on jest odwalony, ubrany, wyczesany i taki, taki, wiecie, taki na luzie ziomek. Tak sobie myślę, kurde, no lubię ziomka, no, no fajny taki typ. To jak on potem się pojawi, ogarnił, że tam rzeczy, to też w ogóle hit, jak walczy z Rysandem w tej ostatecznej bitwie, jako dwie po prostu wielkie bestie na polu, w tych po prostu trupach się tarzają. Nie, to ale jak w ogóle Sara opisała tą transformację Rysanda, to no. Jest... Piękne. W ogóle fajne jest to, że właśnie mieliśmy opcję poznać tą bestię, no tak, nie? To jest bo jednak super. Tak jak myśli sobie Feja, że Rysand uwolnił tą bestię, którą tak głęboko w sobie skrywał. I tak na przykład w kontekście do Tamlina, który tam miał w ogóle wyrąbane to wszystko. Tamlin nie miał z tym problemu zupełnie, nie? Tamlin nie miał w ogóle problemu. On jak chciał, on jak się wkurzył, on jak wiesz, Feja spojrzała na niego krzywym okiem, to od razu wyciągał pazury, rzucał futer, a mi się rozwala całą rezydencję i suty, tuty, tuty. A Ryszard jednak nie, także to było też takie unexpected. Zwłaszcza jakby wiecie, w momencie kiedy jest bitwa i jest sąsen, batalistycznie ciężko jest jakby przeskakiwać pewne poziomy. Tak, i wymyślić coś takiego nowego. Wow. No bo ile razy można pisać, że ktoś tam z kimś walczy i coś tam tak, robi. Tak, i że o, tajne oddziały z lewej flanki, tajne z prawej, tajne z przodu, no to, no to będą tajne z tyłu jeszcze, no nie? Zdecydowanie, no to jest trudne, więc jakby takie urozmaicenia były fajne. Ale w ogóle jeszcze wracając za chwilę do Heliona, tak. No nie, bo to w kontekście Mor bardziej. Ja w ogóle miałam straszny problem w ogóle z tą Mor i Helionem, nie? Potem rzeczywiście jak już Mor wytłumaczyła wszystko Fejrze i w ogóle to już powiedziałam, okej, dobra, no rozumiem dlaczego robisz tak, a nie inaczej, ale mimo wszystko jakiś taki niesmak pozostał, wiecie, naprawdę. Myślisz? Mam jakiś taki... Ja uwielbiałam Mor w ogóle i nadal ją bardzo lubię, bardzo cenię ją jako postać, bo też uważam, że jest... Że podoba mi się, że Mas jednak uwzględniła ten problem jakby mówienia o swojej orientacji, bo fakt faktem jak w kontekście rodziny. Tak, bo jakkolwiek ten temat ogólnie innej orientacji pojawia się w literaturze młodzieżowej już dosyć szeroko i w różnych jakby w różnych konfiguracjach, różnych koncepcjach, to taki jakby schemat właśnie mówienia o tym, zdradzenia się. No coming outu po prostu. Coming outu jest jednak czymś takim... No, że to jednak jest gdzieś trudny. Jest zawsze taki motyw, że to jest coś takiego stresującego, tak, to fajnie, traumatycznego i złego ten coming out, że jednak wypadło u Claire, to fajnie wypadło u Claire a propos Aleka na przykład, no. Że tam właściwie całe te trzy drugie tomy, czy od Miasta Szkła do Niebieskiego Ognia, to jest ciągła jakby walka Aleka z tym, żeby po prostu pogodzić się samemu ze sobą, a z tym, że chce być z Magnusem i musi jakąś tą rodzinę swoją do tego przekonać, plus b, tym, że Magnus jest nieśmiertelny, a on nie, no nie, więc tutaj jest taki też jeszcze trudny moment. I to fajnie u niej wybrzmiewa i wydaje mi się, że postać Mor jest o tyle ciekawa i ważna, że jakby ona ma jakiś problem poza tą główną linią fabularną, który musi rozwiązać. Tak, dokładnie, że to jest to taki wątek poboczny, no nie, zwłaszcza w kontekście tego, że ona się w sumie pierwszy raz tak poważnie z Feją starała. I to był też taki motyw, kiedy one obie gdzieś tam miały takie, że słuchaj Mor, no musimy jednak w końcu usiąść i pokazać, bo też ja noszę wrażenie, że one nie bardzo miały taką mega okazję, żeby tak usiąść i tak jak kumpelki pogadać. Bo są przyjaciółkami, bardzo się lubią, kochają się, są swoją rodziną tak naprawdę, ale w dużej mierze to była taka rodzina, która gdzieś tam się stworzyła przez to, że ona była rodziną z Rysandem. Mówię o Fejrze tak, no tutaj. To jest to, co Rysand mówi, że on jakby, jakby zrozumiał w ciągu tam swoich x lat przeżytych w Pryfianie, że rodziną nie jest nie są ci ludzie, przy których się jakby rodzisz, tak, ale tylko których wybierasz. I to jest w ogóle super, a propos tego, że tak naprawdę patrząc z daleka na ten cały obraz tej rodziny z Velaryz, nazwijmy to tak, to jest banda po prostu skrzywdzonych, porzuconych dzieci, która po prostu gdzieś tam się nawzajem rozumie, bo zarówno patrząc na Rysanda i to, co on przeszedł, patrząc na to, co przeszli Cassian i Aziel, Mor, Amen. To takie tak naprawdę... taki sierociniec zagubionych dusz, można trochę powiedzieć. Trochę tak, to wiecie co, jakby wysypać jakby puzzle z różnych zestawów i takie skleić jakoś razem tak, w jeden obrazek. Że okazuje się, że mimo wszystko pasują. I to było super, a propos właśnie tego, że Feja sobie pogadała z Mor tak bardzo, bardzo od serca, że Mor się wreszcie otworzyła i uznała, że właśnie to Feja jest tą osobą, która powinna wiedzieć, jak to wszystko wygląda. Bo też z drugiej strony wydaje mi się, że Mor wyczuła, że Feja jest, nie jest taka jak Rysiek, bo Rysiek mówi tam potem, że On się nie chce wtrącić. On wie, jak wygląda sytuacja pomiędzy Mor i Azielem i Cassianem i Amen, wie, że tu się robi syf z tego wszystkiego, ale on stwierdza, że to są ich sprawy. Tak, bo z drugiej strony, jak on by w to wszedł jeszcze, to byłby taki kwas już się z tego no zrobił dokładnie. Po prostu, że to nie ma co. A z kolei Feja odnoszę wrażenie, że tutaj ma coś takiego, że jestem i dla ciebie Mor, jestem i dla niego, ale gdzieś tam oddzielam was od siebie, mimo wszystko jakby obojgu wam pomagając. I to jest akurat super, bo to też jakby dodaje punkty Fejrze jako postaci tak, i dodaje też punkty
punkty Moore jako również postaci. Także akurat to jest no, super. No, ale dobrze w ogóle, że o tym gadamy, bo takim kolejnym istotnym w sumie znacznikiem no to jest przemowa Rysanda przed bitwą z królem Hibernii. To jest w ogóle też zabawne, jak to ona jest się zaczyna. Punkt drugi, kiedy ja ryczę. No, to jest w ogóle też moment, kiedy zaczyna się od humoru w stylu, no to chcecie przemowę taką patetyczną czy na luzie? A amen, prawdziwą. A Rysiek leci i tak sobie człowiek myśli, dziecko ty moje drogie, ty zgubiona duszyczko, ty kochany stworku, ty skrzydlata mędu, jak my cię wszyscy kochamy po prostu. To jest w ogóle taka typowo filmowa scena, kiedy bohaterowie przed ostateczną bitwą spotykają się wszyscy, wiecie, spoglądają na siebie i tak naprawdę nie muszą się przytulać, nie muszą mówić nic wielkiego, ale każdy czuje to, że gdzieś tam się kochają i każdy myśli sobie, obyśmy się jeszcze w tym gronie spotkali. I mimo, że tylko Rysan tutaj mówi tą właśnie taką mowę, że Moore, wierzę w ciebie, Aziel, ale wierzę w ciebie, Kasia, wierzę w ciebie. Oni się łapią za ręce i no. On kończy jakby to... No. Czy my to musimy w ogóle komentować? To jest super, to jest super. Jedna z najlepszych w ogóle scen, wydaje mi się, tutaj najważniejszych. Bo gdzieś tam cały czas jest podkreślany właśnie ten wielki szacunek, jakim oni się darzą. Mhm. Jakie to jest ważne. Że gdzieś tam nawet samo to, że on jest ich księciem, że on tak naprawdę jest ponad nimi i Feja z nim razem też, to gdzieś tam mimo wszystko, nawet jeżeli on im wydaje rozkazy, nawet jeżeli oni go słuchają, wszyscy, mówię tutaj zarówno o moją dziewczynach, o Amel, jak i o chłopakach, to gdzieś tam, wiecie, jak się staje w tym kole, to każdy jest równy. I gdzieś tam jesteśmy rodziną i przyjaciółmi. Jak ważne było to, że oni wzięli też tam Nestę i Elaine. No. Jakby przyjęli je z otwartymi ramionami od razu, wiedząc, że jak bardzo Feyja na nich zależy. Dokładnie. Że to jest część jej rodziny, i, więc automatycznie jest częścią ich naszej rodziny. No nie? I to jest po prostu... I to w ogóle, że oni mówią o sobie, że to są rodzina. Nawet samo to, że kurde Aziel, który w sumie ma inne rzeczy na głowie, bo i ma Moore na głowie i całą bitwę i szpiegowanie i wiecie, manipulowanie tymi wszystkimi cieniami, mocami, ale nawet to, że on znajduje chwilę czasu, żeby dać Elaine sztylet i pokazać jej, słuchaj laska, walisz tu i tu, trzymasz się Rysanda, patrzysz gdzie są inni, jak coś to uciekasz, patrzysz gdzie jest Feja i nie przejmuj się niczym dziewczyno, będzie dobrze. Jejku, tak, i nawet instrukcja taka... Kasyna dla Nesty i właśnie to, jak Aziel daje Elaine ten nóż, co zresztą podkreślają, że nikt inny go w życiu w ręku nie trzyma. No. I to jest takie super właśnie, że no, ja pierdziele, to są laski, które oni znają od ilu? Od 2 miesięcy? 3? Tak. Nie wiem ilu tam czasu minęło, od kiedy dziewczyny się pojawiły na końcu Akomachu, a mimo wszystko gdzieś tam, wiecie, zostały przyganięte pod te iliryjskie skrzydła. I naprawdę no mega, mega. I tak jak na przykład była śmieszna scena, kiedy Aziel chyba miał wziąć Luciana, złapać i z nim przelecieć, to było no nie? A tutaj jednak, to jest nasza klika, w ogóle Becca jest taka, że ktoś używa klika Rysanda. To Tamlin mówi na spotkaniu. Tamlin używa zwrotu klika Rysanda. Czajcie to? Ain't nobody fishing them up. Fucking click, 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 click. Taki tam Tamlin Jay-Z. Dobrze, czy możemy przejść do tej epickiej, czy wcale nie epickiej sceny, ale sceny śmierci Rysanda? Nie, przejdźmy do batalii listycznych jeszcze, a propos opisów. Mamy jeszcze dwie sceny, które chciałybyśmy z wami omówić. I są to, jedna scena to jest scena, którą ja bardzo zwróciłam uwagę. Tu mam ryśkę. I to jest scena, kiedy... Kasyn nie będzie gdzieś tam wcześniej. Tak, kiedy właśnie Feja i Moore stoją na wzgórzu, obserwują tą pierwszą bitwę. Moment! I widzą Kasyna w walce, słucham. Jurian będący podwójnym agentem! A who cares about Jurian? Ej, no ja byłam nawet zaskoczona. A ja już czułam, że on jest tajnym agentem od tego lasu. Jezu, nie, ja tak mówię... Co? Nie, to było do przewidzenia. On 500 lat spędził na palcu Amaranty. Musiał być zębany. To było zbyt proste, żeby on był Wilianem. Ale to naprawdę było takie jednak, wiecie... Wow. Batalistyczne. Batalistyczne. Opis Kasyna w walce to jest ten moment, kiedy Moore mówi, że tym właśnie dla niego jest walka, symfonią. Wow! Po prostu ja czytałam tą scenę jak urzeczona. To jak Maz potrafiła opisać, nawet wiecie co, każdy taki ruch, każdy gdzieś, wiecie, zamach mieczem, tu odepchnięcie kogoś tarczą i jednocześnie wymierzenie ciosów w przeciwną stronę. To jak on wiruje pomiędzy tymi wrogami, ślizga się w tym błocie, wiecie co? I leci do tego ziomka, żeby odwalić igrzyska olimpijskie w Persjanie i rzucić w niego tą włócznią.
Wszyscy oglądają tam Grę o Tron. Wszyscy oglądają tam Grę o Tron i wzorują się na tamtejszych motywach. Ale naprawdę, po prostu hit. Potem apogeum nastąpiło w scenie z Ryśkiem. Kiedy, wiecie, z tych pięknych męskich dłoni wyrzynają się pazury. Kiedy z tych pięknych pleców wychyną futro, pióra, czy jeszcze inne rzeczy, bo w sumie nie wiadomo, w co on się zmienił. To była jakaś taka dzika kupa jakichś niebezpiecznych w ogóle części. I to jak obok jeszcze pojawił się Helion, tak samo porąbanej i dziwnej odsłonie i takie dwa wielkie wasiory, które rozwalają połowę hybernijskiej armii. Czy wy to sobie potraficie wyobrazić, bo Feja to stała i patrzyła i nie wiedziała, jak się nazywa po prostu. I ja się jej nie dziwię. Ale no ona w ogóle wcześniej była w szoku, bo wcześniej chyba jest ta scena z tym, jak ginie rzeźbiący w kościach. Tak. Co było totalnym mindfuckiem. W ogóle samo to, że się pojawiają te wszystkie postacie. Tak, bo Rysiak mówi, a ja się dogadałem z tkaczką. A ja się dogadałam ze rzeźbiącym. A ja się dogadałam ze strzygą. I z tą z biblioteki. A ja się dogadałam z tą Brajaksa coś tam. I oni oboje takie... Dlaczego mi nie powiedziałaś? A dlaczego ty mi nie powiedziałeś? I oni oboje takie, that's my girl, that's my boy. Takie, To było po prostu... Ale po prostu w momencie, jak ona tam, Feyre jak właśnie rozmyśla o rzeźbiącym już w tych ostatnich chwilach i mówi, że może on się zgodził po to, żeby jego śmierć była warta wyrzeźbienia, nie? No. I to po prostu mnie tak dotknęło w jakiś sposób. To jest trochę tak jak z tym umierającym Surielem wcześniej jeszcze, no nie? A w ogóle tutaj jest taka paczka scen, jest umierający Suriel, cierpiący Cassian, który dostaje wpierdziel od króla, znowu, i w ogóle to też było przerażające, bo tam już było napisane, że ona połamane skrzydła i w ogóle. Obiecuję ci, Nestor, że znajdę cię po drugiej stronie. I takie, Mas, nie rób tego, jeżeli ty go zabijesz, no, Mas, no. To masz po prostu wpierdol, weźmiemy, kupimy ci bilety do Stanów i pojedziemy i cię zabijemy we śnie. Na szczęście nic się nie stało, dziękujmy niebiosom i matce i kotłowi, że to się nie stało. I potem mamy właśnie segment, kiedy ginie rzeźbiący w kościach i te szyki jednak gdzieś wojsk się rozpadają i jest takie, że kurde, zabija wszystkich bohaterów pobocznych. To nie jest dobre! W sensie, kto będzie kolejny, no nie? No ojciec dziewczyn się potem okazało. Tak? Ojciec dziewczyn, tak, ale w ogóle jego wejście też jest ciekawe. Jak się pojawia Miriam, znowu ojciec dziewczyn i wiecie co? To było kurde epickie, bo jesteś, że przyszedł Tamlin ze swoimi złamasami. Tak, Beron. Przyszedł Beron dziwnym trafem. W ogóle ja jestem ciekawa, jak się zakończy jego wątek a propos Elisa i tego, jak oni się zgadali. Ale wiem, że ja potem im więcej było o tym Elisie, to ja tak... Będzie. Na pewno pojawi się jakaś tam pewnie albo nowelka, albo inny wątek. Naprawdę zaczęłam go lubić. W kolejnej części. Mimo tej paskudnej przyszłości. Mimo tej paskudnej przyszłości ma się takie poczucie, że prawda, to jest trochę wybór pomiędzy złym a gorszym. Że tak naprawdę Beon jest hamem, ale Aerys jest też w sumie zły, ale to już lepiej to niż Beon. Ale Aerys jest czwaniakiem i z nim da się przede wszystkim dogadać, a on nie siedzi tylko i nie wrzuca wszystkich gównem. Że tak dosłownie powiemy. Także wiecie co, to już był ten moment, kiedy coraz mniej mogło się rzeczy wydarzyć takich zaskakujących, bo już tak, pojawiły się wszystkie możliwe wojska, zginęły wszyscy bohaterami poboczni. Miriam i Drakon. Wreszcie Miriam i Drakona. To też jest w ogóle genialny motyw. Ej, ale sorry, że ci przerwę, ale to muszę zaznaczyć. Po prostu jak Drakon podlatuje do Ryśka tak. I Feyre mówi, że po prostu Ryśkowi łzy w oczach stoją, nie? No. I mówię, Boże. A oni ich tyle czasu szukali, no nie? I Drakon, który... A ty w ogóle, Rysant? To ja strzelam focha, bo tyle lat i nie przyjechałeś nas odwiedzić. A my takie, serio? Nie było was widać na tej wyspie w ogóle, to jak on miał tam polecieć, no nie? Ale się spoko, ale ty też, ja też mam na ciebie focha, bo wy nie przelecieliście do nas. A ja nawet pamiętam tą scenę, co on tam wysłał, nie pamiętam czy tutaj, czy w drugim tomie Azriela. I Azriel wraca, mówi, że wszystko jest zniszczone, tam nic nie ma w ogóle. Pusto, nie ma. Pewnie gdzieś wyjechali, wyruszyli w ogóle. Tak, ukryli się, bo Julian ich szuka. No i ja powiem wam, że ja naprawdę w którymś momencie ja straciłam wiarę, że oni się pojawią. No ja nawet gdzieś, myślałam, że Lucien się nie pojawi. Że gdzieś na początku tego tomu, to mówię, nie, na pewno będą Miriam i Drakon, nie? Bo są takie postacie non-stop wspominane i w ogóle, więc oni jakby tą taką zapowiedzią, no powinni się pojawić. Ale potem jakby im dalej w las, nie, no ja mówię, Boże, no nie. No nie ma ich naprawdę. No mówię, ja nawet przez chwilę miałam takie wrażenie, że Lucien nie wróci. O nie, to ja czułam, że Lucien będzie miał wielkie wejście. No i się okazało, że wielkie wejście miało razem z postaciami Drakona i Miriam. Tak, to było w ogóle super. To spotkanie w powietrzu to było... Tak, i Drakon coś tam, no i w ogóle spotkaliśmy tego Luciena, nie? W ogóle jakiś taki dziwny ten typo. Ten w ogóle przyszedł, panoszy się, zdaje jakieś rozkazy. Wiecie, no tak to zwykle bywa z tymi samcami Fej, no nie? I Feja takie... Drakon był rewelacyjny, Drakon był w ogóle rewelacyjny, no. Był świetny. No i co? No i robi się rozpierducha, wszyscy giną, no i okazuje się, że
Amen wymyśliła sobie pseudozdradę, pseudo ja już po prostu, ten, bo ja dostałam zawału w tym momencie. Że ona kurde współpracuje z Kulem chyba tak. cały ten czas. Też miałam takie przez chwilę, a potem kiedy się okazało, że ona wymyśliła właśnie sposób, żeby rozwalić tą armię ostatecznie, nawet tak, że Suriel jej powiedział. Suriel jej właśnie przekazał wiadomość, że jest możliwość poprzez uwolnienie jej, Feria mówi spoko, bierzemy to. W ogóle jej scena z Vajanem. I pożegnanie z Vajanem, to było też takie heartbreaking, OTP po prostu OTP totalne. Nawet. Ja pamiętam, kiedy ty kończyłaś czytać i mówię, stara, skończ ten rozdział, bo zostały ci dwie strony od gwiazdek, no nie? A ty, no Jezus, jestem taka śpiąca, mówię, skończ ten rozdział, a tam na ostatnim zdaniu było to, że oni się wreszcie spotkali tak. i zaczęli się miziać, kiziać i w ogóle. No i dochodzimy do momentu, kiedy jest rozwalony kocioł i wszystko jest cacy, no i się okazuje, że w sumie nie do końca, bo wojska chyba nie zostały rozwalone, ale jednocześnie kocioł, który teraz otwiera czarną dziurę i tak, generalnie wsysa świat. No i nadchodzimy do tego chwalebnego, albo i nie, momentu, którym jest śmierć Sanda, która no niestety została zniszczona i zepsuta, ale kwestia jest taka, ta śmierć w ogóle nie była emocjonalna. Mam na myśli to, że jednak czytając to było takie, nie, Ryszard. I w ogóle, gdzieś ale jednak tam... człowiek wewnątrz wiedział, że dobra, ożywili Feyre, to i ożywią Rysanda. Zwłaszcza, to że jest problem. Wiadomo, że wszyscy książęta są na miejscu i tak. wszyscy są tutaj, żeby... Jedyny moment to był z Tamlinem, no nie? Tak, jedyny moment, ale też mówię na przykład o tym, że samo to, że to trwało 2 minuty i myślę, że tutaj jakby ta scena jest mega słaba, ale nie dało się jej zrobić lepiej przez to, jakie ramy fabularne ustawiła sobie Mas z tym, że potrzebni są książęta i jest taka opcja, no nie? Jakby tutaj nie było czasu na rozwleczenie tego na jakąś zwłokę, chociaż myślę, że jakby opisała bardziej uczucia Feyre i bardziej w nią weszła, to może by to wypadło troszkę fajniej. Może tak, może rzeczywiście jakby to było jakby jeszcze trochę bardziej rozwleczone w czasie jakby. No bo to były dosłownie dwie strony. Trochę szerzej opisane, to byłoby spoko. Ale wtedy, kiedy oni już go ożywają, to znowu wchodzi Helion i on, czekajcie, on ma taki dobry tekściar tutaj. No. A propos tej jego sceny. Mnie w ogóle zastanawia to, co sobie pomyślał Tamlin. W sensie, bo my nie wiemy ostatecznie, dlaczego Tamlin się zgodził. Nie ma co, umiesz zadawać efektowne wejście. Czy też może powinienem był powiedzieć wejście. No. I wiecie co, to jest w ogóle ciekawe, bo ja się cały czas zastanawiam, co kierowało Tamlinem. Wiecie co, ja w ogóle się zastanawiam, o co Kalan z tym Tamlinem, bo wiecie co, biorąc pod uwagę całą tę historię i cały jakby szeroki kontekst od samego początku i tego, że jakby Tamlin szukał ludzkiej kobiety, która w jakiś sposób go powoła, żeby właśnie uwolnić od klątwy, to ja przez jakiś taki moment miałam, że on jej wcale kurde nie kocha. On po prostu rozkochuje ją w sobie ze świadomością tego, że może ona nie jest jakaś tam specjalnie dla niego osobiście istotna i dlatego też może z pewnych względów, kiedy jakby ona mu nie mówi, że go kocha, to on stwierdza, dobra już idź tam, teraz już jest wszystko stracone, jest mi wszystko jedno w sobie. I też jakby jego zachowanie jest takie, a nie inne na pod górą, prawda, u Amaranty. Tak. Potem w momencie, kiedy tak długo, jakby, że to, że on nie reaguje w Dworze Mgieł i Furii w żaden sposób... Tyle czasu, no to jest ten moment, gdzie jest Tamlin, no nie? To ja tak mówię, może on po prostu ją olał, nie? No. Że, dobra, Ryszard, chcesz to weź, albo knuje. Ale wiecie co, no knuć jakby można, ale wiecie no, ile czasu trzeba, żeby wykminić coś, żeby jakoś ją odebrać i co, ja rozumiem, że gdzie diabeł nie może, tam Lucia na pośle, ale no... Ale przesadę, no nie? I w którymś momencie, o tutaj oni właśnie rozmawiają Rysan z Feyre, że ej, wiesz, że Tamlin nadal cię kocha? No wiem. A ja mówię, no bo ja nie wiem na przykład. No. Ja nie czuję tego w ogóle. Nie, bo to było, coś na co właśnie Rysan zwrócił jej uwagę, że w Tamlinie nadal się gotuje tak naprawdę, jak on widzi, ale z drugiej strony też i mówił te wszystkie straszne rzeczy i słuchał tego, jak Beren ją obraża i w ogóle, tak. Więc to było takie, wiecie co, że tutaj kurde, że ten tego nie widać. Tamlin jest taką w ogóle postacią, którą jest ciężko określić i w momencie, kiedy dochodzimy do tego, kiedy są te wszystkie kotły, nawet Beren z nożem przestawionym przez Mor po prostu rzuca tą iskrę życia w Rysanda i Feyre po prostu błaga go, że Tamlin, ja zrobię wszystko, proszę cię, zrób to po prostu, uratuj mi tego Rysanda, no nie? I ona już, wiecie, siedzi na tym Rysandzie, sorry, i słyszy te kroki i on mówi, bądź szczęśliwa. I co to ma niby znaczyć w tym całym kontekście? W sensie, jak tak właśnie mówimy o tym, no bo o czym to jakby mówisz. Wynika z tego, że dobra, że kochasz robi to, go, co Rysand. Kochasz go, ja kocham ciebie, więc żeby ty była szczęśliwa, to ja go ożywiam. No, i to jest właśnie to, o czym, tak, o czym właśnie mówił Rysand dotąd, no nie? I o czym też wspomniał na spotkaniu. Że on, mimo że wiedział tyle czasu, że Feyre była jego towarzyszką, to dla dobra całej sprawy, dla dobra wszystkiego stwierdził, że nie chce będzie i robi tak, jak jej się że nie podoba, bo ona mnie nienawidzi, bo są inne rzeczy do roboty. Tak, że jeśli ona ma być szczęśliwa z nim, to okej. No. I to mnie w ogóle zastanawia, czy to nie było rzeczywiście tak, że na tym spotkaniu Tamlin sobie zdał właśnie z tego sprawę.
że gdzieś tam ten gniew i ta chęć odzyskania jej tak go zaślepiła, że w ogóle zatracił w sobie to uczucie i dopiero patrząc na niej zdał sobie sprawę, kurde, tak to powinno wyglądać. I potem, kiedy gdzieś tam, nawet Freya tego mówi, że tam im przybył przywołany śmiercią jednego z nich. Że on gdzieś tam też do tej wspólnoty się mimo wszystko zalicza, też jest jednym z książąt Feja. Tak, że oni są połączeni w jakiś tam sposób, i oni są, prawda? Też połączeni. Jest kurde Feja, która ma po kropli mocy każdego z nich. I jest takie, że Tamlin, kurde, choć raz zrób dobrą rzecz. To trochę jak było z Theonem Greyjoyem w Grze o Tron, że raz w życiu trzeba wreszcie zrobić coś jak powinno być zrobione. I rzeczywiście, w sumie nawet patrząc w kontekście tego, jak wcześniej on uratował Feję, kiedy była z Azrielem w tym obozie i próbowała odbić Elaine. Tak. Kiedy Tamlin rzucił wyzwanie królowi Hyberni i autentycznie się od nich odłączył, potem kiedy przyjechał ze swoimi wojskami. To kurde było taki moment, że właśnie a propos tego ożywiania, że takie, czy zrobi jeszcze tą jedną rzecz dla niej, jeszcze tą jedną. Bo tak naprawdę gdyby tego nie zrobił, to i tak by jej nie dostał, nie? Jakby tutaj nie było opcji na samolubny wybór, że Ryszard zginie, no to ja z nią będę. No to już nie było takiej opcji. Nie było takiej opcji. Mógł zrobić tylko jedną rzecz, która daje ostateczne szczęście, ale też jemu odbierze ostatecznie wszystko. No. Bo nie ma dworu, nie ma armii, nie ma sojuszników i nie ma nic. I w ogóle w kontekście całego tego zakończenia teraz, jak ty tak cię słucham, to ja się zastanawiam, jak ten wątek Tamlina zostanie poprowadzony dalej. Bo wiemy o tym, że Mas ma w planach wydać co najmniej kolejne 3 tomy, plus jeszcze jakieś tam nowelki dookoła tego wszystkiego. No między innymi będzie nowelka ze ślubu Sandy i Feje. Znaczy podobno. To bardziej tam ma kręcić się jednak wokół tego Julemas, wokół tego zimowego przesilenia, ale z tego co tam się orientuje. I gdzieś tam też w opisie na Goodreads jest taki moment, że w tej opisie fabuły tej nowelki, że właśnie będą też poruszane wątki najbliższych Fejry, którym też ta wojna wiele odebrała, których też bardzo to zmieniło. No biorąc pod uwagę to, co się stało z Nestą i z Jelainą i zarówno też z Cassianem, jak i ze Zrielem, Mori, Amren, tak. No to wiemy mniej więcej, czego to może dotyczyć. Natomiast zastanawiam się właśnie, co z tym Tamlinem i co z tym Lucienem w sumie. Właśnie, co się stanie z Lucienem? No bo oni są co w sumie... Co się stanie z Lucienem? Tak, bo on tak, na dwór jesieni nie wróci, na dwór wiosny nie wróci, pójdzie na dwór z tego? Heliona? Do Heliona? Słuchajcie, może pójdzie do Heliona. I co, będzie taka scena jak w Szklanym? W Szklanym, jak Aidyn i Gabriel. No. Kochaj mnie, Aidyonie. Nie. Papo, nie. Wiesz, ale zastanawia mnie to po prostu. Zastanawia mnie zarówno Tamlin, który gdzieś tam będzie się musiał odbudować zarówno swoją pozycję, swój dwór, siebie też tak wewnątrz, jakby mentalnie, plus ten Lucien, który w sumie, no nie wiadomo co z tym Lucien. No on nie ma co zrobić ze sobą po prostu teraz, bo nie wróci na jesień, nie pojedzie do świtu i nie wróci na wiosnę. Ale z drugiej strony w Velaryz jest Elaina, tak? Tak. Która jest jednak jego towarzyszką i on cały czas gdzieś tam to czuje, ona może trochę mniej, ale mimo wszystko powiedziała mu na końcu, że słuchaj, wpadaj do Velaryz, jak masz ochotę, prawda? Więc też mnie to zastanawia. Ale to by było super. Myślę, że gdzieś tam po jakimś czasie Lucien by się z tą ekipą z Velaryz dotarł. Że on by był fajnym elementem tej rodziny, nazwijmy to. Nie, ja myślę, że coś by z tego mogło być. Natomiast jakby w ogóle już przechodząc tak całkowicie do tego zakończenia, prawda? Powiedziałyśmy w tej części bezspoilerowej, że właściwie poza tym wątkiem Rysanda i Feyry, czyli tym, że oboje żyją, nadal się kochają i będą razem rządzić. I latają pod gwiazdami. Zgadza się, na dworze. To właściwie wszystkie wątki zostały otwarte. Zarówno traktatu, bo tak naprawdę nic nie ustalono. Nie, wszyscy się pokłócili znowu. Dobra, następnym razem to ugadamy. Wątek Azriela jest otwarty, wątek sióstr, zarówno Elaine, jak i Nesty jest otwarty. Wątek Cassiana Nesty też jest otwarty. No, Lucienie i Tamlin już powiedziały. Królowy za morzem, wątek otwarty. Tak, ta Vasa, która powiedziała właśnie. Że jest podbadanie tej klątwy, jeszcze nie wie za bardzo, jak się z tego wykaże. Plus jeszcze te armie, które gdzieś tam zostały zebrane przez te ludzkie królowe, też nie bardzo wiadomo o co chodzi. Z tym. Więc tak na dobrą sprawę, co w ogóle z Hibernią teraz się stanie? Tak. No bo... Bo chyba nikt się nie skapnął, że król zginął. Tak w ogóle. Znaczy, może ludzie się skapnęli, no ale co wtedy, no nie? Czy tam jakby, czy ktoś z... A może Lucien będzie zarządzał? Myślę, że Lucien będzie królem Hiberni nowym? W sumie to by nie było głupie, jakby Lucien z Tamlinem stworzyli swoje... Rodowód ma taki... No, powiedziałabym fancy, to prawda. I skille też ma fajne.
No, to jest jakiś tam materiał. Ma magiczne oko. I ma magiczne oko, dokładnie. W ogóle to jest też kolejny paradoks. Gadałyśmy o tym, że jak to się stało, że Lucien ma to magiczne oko i tyle czasu się nie stało, że to jest towarzyszką Sanda i tak te więzi. Tak się zastanawiam, bo jakby... I czy to jest niedopatrzenie, czy to było zrobione specjalnie? Ja myślę, że to było zrobione poniekąd gdzieś specjalnie, że on jednak gdzieś tam wiedział, że coś tu się kroi, bo jednak wielokrotnie tutaj, szczególnie w Akowarze, było zaznaczone to, że Lucien tak się na nią gapi, tak, takie, i o tak, tych cholera w sensie. Że tak, nie, no. Że coś on podejrzewa i to są jakieś dziwne akcje się dzieją. I potem no, okazało się, że dzięki temu oku magicznemu on potrafi jakby widzieć przez niektóre, to może niektóre uroki zaklęcia. Więc to jest w sumie ciekawa sprawa, dlatego no, tutaj nic nie jest wyjaśnione tak naprawdę. Dokładnie. To jest koniec teoretycznie serii albo jakiejś jej części. Ale nic nie wiemy. Ale wiemy tylko tyle tak naprawdę, że Ryszard i Feja są szczęśliwi i jakby wątek głównych bohaterów jest zamknięty. Totalnie, tylko ich. Tak, poza tak, tym wszystkie wątki zostały otwarte. Dosłownie wszystkie. Tak. No ewentualnie wątkiem otwartym w przypadku Ryszarda i Feja może być kwestia syna, który się pojawi gdzieś tam w przyszłości. Znaczy wiecie, to jest, wydaje mi się, że w ogóle jeszcze bardziej zakończenie otwarte niż na przykład w Kanciarzach. O, dokładnie, bo w Kanciarzach... Jeszcze bardziej. Bo w Kanciarzach to było trochę tak, że to jest happily ever after, ale i neż i w ogóle, no nie? Tak, że możesz sobie dopowiedzieć bardzo wiele rzeczy. Teraz tak. Jeszcze w momencie, kiedy już mamy ogłoszoną nową serię, to mniej więcej wiemy, że na przykład wątek Niny prawdopodobnie się pociągnie dalej. No. Ale no to tam po tym sobie pogadamy kiedy indziej. Natomiast tutaj ja nie mam pojęcia, co tutaj się wydarzy. No. Bo tutaj może się wszystko rozegrać. Tak. Tak jak właśnie w Kanciarzach było, że no nie wiem, na przykład Inez sobie pływa z tym statkiem, raz na jakiś czas wpada do Ketterdamu i wtedy wiadomo, że Kaz na nią czeka i oni dokładnie. Się tam bujają po Ketterdamie. No. To tutaj to ja nie wiem naprawdę. A tutaj co ciekawe z Elainem? Co z Asrielem? Tak, a ciekawe jest to, że tutaj... Czy to będzie jakiś trójkąt na miarę Marka, Kierana i Krystyny z Władcy Cieni? Ty, no ale patrz, że tutaj tak naprawdę wystarczyłyby dwa zdania, żeby wszystkie wątki zamknąć. Tak, ale dosłownie napisać, że Cassian z Nestą, nie wiem, znaleźli sobie chatę w lesie i sobie żyją szczęśliwie, że, nie wiem, Aziel w końcu dogadał się z Mor, zostali przyjaciółmi i wszystko jest cacy, że Mor znalazła sobie jakąś tam kobietę albo jakąś partnerkę i w ogóle, że Aziel, nie wiem, na przykład został z Ryśkiem i pilnuje, teraz przejął obowiązki Cassiana, kiedy na przykład Cassian sobie gdzieś tam poleciał z Nestą i w ogóle. Tak, nic nie wiadomo. Można by było, wiecie, zgrabnym jednym, dwoma rozdziałami opisać, co się dzieje ze wszystkimi bohaterami i to byłby koniec totalny. A tutaj Mas zostawia nas z takim, no ale jak to? Już? Ja wiem tylko tyle, że, Feja dostała fancy koronkę od sklepikarki, tak. Że siedzą z Ryśkiem na dachu, latają sobie i się skrzydłami no, ocierają. Dokładnie. Także, ale i wiecie, to co? Jest może ten motyw takiego niedosytu, o którym mówili Anna. Tak, też mi się tak wydaje, że to może się tego tyczyć. Bo ja też tak się w ta recenzja jakby nie zagłębiałam, żeby sobie po prostu nie zaspoilować wielu rzeczy. Natomiast jeszcze tak sobie myślę, o tym, że w sumie jakby dalsze pociągnięcie tej serii jest o tyle fajne, że będziemy mogli zobaczyć i jeszcze głębiej wejść w ten świat jakby. No. I co mam na myśli? To, że na przykład mega mi się podobało to, właśnie Kwejra opisywała różnice między na przykład dworami. Sposób, tak. Jaki oni się ubierają, że na przykład jak przyjechał Kalias, to te niedźwiedzie ciągnęły i Renifera, tak. Te w ogóle no. te wszystkie jakieś tam sanie czy coś tam. Albo nawet wiem. To, że ona gadała, ona tak patrzyła na te dwoje, na przykład uchyliona to było, jak byli tam, nie. Nie, to było w świcie, to było w dworze tak, świtu. Utesana. I tak patrzę na te fontanny, na te bajorka, na te wszystkie te budynki. I się takie, to co, zrobimy makeover u siebie, no nie? Ona takie, że tak, chcę takie coś tam. I to było takie super właśnie, że jednak te światy się tak różnią, że to są takie organizmy, które gdzieś tam sobie żyją i się totalnie od siebie różnią, ale mimo wszystko działają na tych samych zasadach, bo są podwaliny tej samej magii tak w dużej mierze, no nie? I właśnie Ryszek właśnie a propos się śmiał, że no to tamtej walniemy okno w bibliotece, tu zrobimy makeover, tutaj coś tam, coś tam, coś tam, no nie? Właśnie, czy na przykład Briaris wróci do biblioteki i dostaje swoje okno. Właśnie, to jest w sumie ciekawe. Czy tkaczka będzie do końca życia taka piękna, bo już zabiła tyle osób, że chyba już nie musi tego robić? Dokładnie. I w ogóle, i na przykład, co się stanie z Amren i z Varianem, bo Varian ufmy się siedzi w Adriacie, a Amren w Velaris. Tak, i Amren teraz jest zwykłym fej. Wysokiego rodu, ale jest fej. Czy ona ruszy do Adriaty i ktoś będzie musiał zająć jej miejsce w Velaris, w sensie jako taki, wiecie, jakby w zarządzie? No. Co się wydarzy? Saru J. Maas? Powiedz nam. Napisz więcej, bo nie bardzo wiemy, jak zakończyć ten film. Tak jak może wy macie jakieś zakończyłaś sugestie. Książkę. Tak sobie myślimy, że może wy macie jakieś sugestie co do tego, jak te wątki się potoczą, dlatego jeżeli chcecie, to piszcie obszerne komentarze. Pewnie. Oczywiście oznaczcie, że spoiler, bo tutaj będą też ludzie, którzy nie czytali jeszcze, więc oznaczajcie wielkimi hasłami spoiler i potem możecie pisać wypracowania, my postaramy się do tych wypracowań ustosunkować, będziemy sobie plotkować na pewno. To jest akurat film, przy którym szczególnie będziemy odpisywać na komentarze i walić czas, dokładnie. Walić studium.
zmediowali ci, zanim będziemy z wami gadać i plotkować. Tak, a jak jeszcze chcecie z nami bardziej poplotkować o Akowarze, to zapraszamy w ogóle na swoją grupę, na Diamentowe Alpaki. Myślę, że otworzymy tam w ogóle dyskusję o Akowarze. Tak, na pewno będzie osobny wątek na ten temat, a poza tym fajnie jest na tej grupie alpakowej naszej. Przy okazji tak sobie się skapnęłam, że zapomniałyśmy wspomnieć na początku tego filmu o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie wiem, czy wiecie, ale gdzieś tak chyba godzinę temu na kanale pojawił się drugi film, taki bardzo dziwny, taki bardzo krótki, 10-sekundowy. I wiecie co? No okazało się, no. Głównie też z premiery właśnie Dworu Skrzydeł i Zguby. Jesteśmy w Turnieju Szklanego Dworu na kanale Anity, także lećcie, oglądajcie, bo już w poniedziałek zaczynają lecieć odcinki, w których zrobiliśmy z siebie kompletne kretynki. I teraz jesteśmy takie cwane, a w Turnieju już niekoniecznie, także nie linczujcie nas. To było zaćmienie umysłu totalne, spowodowane pięknością Heliona i tym podobnymi rzeczami. Jego blaskiem. Tak, w niedzielę jutro pojawi się bardzo specjalny film również na kanale Anity, także lećcie obczaić koniecznie intro, nad którym tyle czasu siedziałam i je montowałam i w ogóle. I co? I to by było na tyle. Oczywiście dawajcie znać w komentarzu, które momenty was urzekły i czy są na przykład jakieś cytaty, które uwielbiacie, bo w sumie odnoszę wrażenie, że tutaj mniej było takich sztampowych tytułów, takich wiecie, za gwiazdy, które słuchają. Chociaż ten, że tylko ty decydujesz, co możecie złamać. Tak, no, nie? No to jest zdecydowanie ten cytat. Jeżeli macie takie ulubione cytaty, które was tak wiecie, urzekły, złapały za gajlu i nie chciały puścić, to wpiszcie w komentarzu, oczywiście oznaczajcie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Pa.